Nazywam się Łukasz Kosman, reprezentuję serwis Audioteka.pl. Czym zajmuje się serwis Audioteka.pl? Jako Audioteka produkujemy, dystrybujemy audiobooki, to znaczy książki do słuchania, książki, które zmieniają nasz sposób patrzenia na literaturę, książki, które można poznać, kiedy prowadzimy samochód, kiedy jesteśmy na siłowni, kiedy jesteśmy na spacerze. Zawsze właśnie wtedy, gdy absorbuje nas inna aktywność, ale chętnie skupimy uwagę właśnie na czymś, co dostarczy nam wiele przyjemności, a tym bez wątpienia jest książka. Czy sprawdzacie, kto jest waszym czytelnikiem? Czy to są ludzie młodzi, czy to są starsi, czy to są ludzie, którzy są pracujący, czy może uczący się dopiero? Mamy wiele segmentów użytkowników. Na pewno naszym podstawowym użytkownikiem jest użytkownik smartfonów. Jako Audioteka stworzyliśmy system aplikacji mobilnych, ekosystem Audioteki, w ramach których można aplikacje pobrać na iPhony, na urządzenia z systemem Android. Wkrótce także na samochody, gdyż instalujemy się właśnie na wybranych modelach w ramach kokpitu samochodu. W ten sposób docieramy bezpośrednio do grupy, która świadomie używa nowinek technologicznych, ale także do tych osób, które przypadkiem nas właśnie w swoich telefonach mogą odkryć i w ten sposób wciągnąć się w przygodę z audiobookami. Docieramy również do takich osób, które faktycznie są miłośnikami literatury, ale niestety nie mają to czasu, gdyż bieżące obowiązki odrywają. Nie chcieliby bardzo czytać, ale nie ma tej możliwości, żeby siąść faktycznie na kanapie z dobrą lekturą i właśnie wtedy ci użytkownicy, będąc na siłowni, jadąc samochodem, mogą poznać audiobooki. No i wreszcie docieramy też do osób, dla których ten audiobook jest taką, powiedziałbym, receptą, szansą na to, żeby poznać literaturę nie ze względu na brak czasu, tylko ze względu na inne przeszkody, związane ze zdrowiem, z wiekiem. Prowadząc akcję Włącz książkę, włącz czytanie, prowadzimy również Facebooka. Na tym Facebooku rozmawiamy z naszymi użytkownikami. Spotkałam się z głosami takimi, które mówią, że audiobook jest nudny, że nie są w stanie słuchać, że wolą książkę papierową właśnie dlatego, że wielogodzinne słuchanie ich usypia. Czy to jest prawdą z Pana punktu widzenia? I jakie są cechy dobrego audiobooka, którego chciałoby się słuchać? Jest tak, że słuchanie na pewno nie jest dla wszystkich. To znaczy my jako ludzie mamy zespół swoich zmysłów i w większości jesteśmy wzrokowcami. Natomiast nie oznacza to, że słuchanie audiobooka jako książki może nie wciągnąć. Owszem, jeżeli ktoś próbuje słuchać audiobooka właśnie siedząc na kanapie z kawą, no to wtedy faktycznie nasza uwaga może uciec gdzieś dalej. Natomiast ilekroć ten audiobook jest naszym, towarzyszy nam w innych aktywnościach, wówczas on potrafi zmienić te aktywności, on potrafi zmienić nasz sposób nastawienia do sportu, on łagodzi nasze obyczaje za kierownicą, bo nagle słuchając książki już nie spieszymy się tak, żeby pokonać korek, bo nie mamy tego poczucia, że tracimy czas. U nas wiele razy mamy przypadek, gdy nasi przyjaciele audioteki dojeżdżają z nami na spotkania. Bardzo często jest wymówką, słuchaj, jeszcze 15 minut się spóźniłem, bo próbowałem dokończyć rozdział w samochodzie. Tak? Ludzie chcą po prostu wtedy faktycznie na tym skupić. Na pewno sekretem jest dobór literatury, to znaczy audiobook jest formą książki, więc jeżeli jakaś forma książki do nas nie trafia właśnie nawet w formie papierowej i próbujemy ją poznać poprzez audiobook, to małe szanse są powiedzenia, że nas coś nie będzie interesować. Z drugiej strony jest określony typ literatury, która pod kątem audiobooka jest ciężka do zaprezentowania. Mam tutaj na myśli literaturę albo bogatą w przepisy, albo bogatą w jakieś tabele. Te wszystkie książki, które nie są takim tekstem, nie są zwykłą, porywającą fabułą. Oczywiście jest tak, że jest pewien typ książki, który najlepiej się sprawdza pod kątem audiobooka. Można powiedzieć z całą pewnością, że są to książki związane z sensacją, kryminałem, thrillerem, gdzie akcja jest bardzo dynamiczna, szybka, gdzie się zmienia, bo to faktycznie pozwala i pomaga skupić uwagę na treści, na fabule. No i na pewno wielkim powodzeniem i absolutnym hitem są wszelkiego typu książki dla dzieci. Dzieci są bardzo wrażliwe na słuch, są bardzo wrażliwe na to, co się do nich mówi, bardzo szybko przyswajają sobie słownictwo właśnie ze słuchu. I puszczanie audiobooka dzieciom jest właśnie sposobem na to, żeby poznało historię,
jeden raz, drugi raz, trzeci raz. No przecież wszyscy wiemy, że dobra historia dziecku nie wystarczy jeden raz. Ona musi być przynajmniej 20 razy. No i wtedy czasem jako rodzice jesteśmy zmęczeni już tym. No i wtedy audiobookom daje się świetnie. A jak pan ocenia szanse, jak pan widzi kierunki rozwoju audiobooków czy książek cyfrowych? Czy osiągnęliśmy już w tym temacie wszystko, czy forma, sposób prezentacji treści książki w audiobooku, czy w ogóle w książce cyfrowej będzie się jeszcze zmieniał? Forma zawsze ewoluuje. My jako audioteka w tym roku, dosłownie wczoraj, mieliśmy premierę naszego nowego rozwiązania, słuchanie i czytanie. To znaczy, słuchając audiobook, można kliknąć pauzę i przejść do czytania, gdzie podświetla się fragment tekstu, którego kontynuujemy czytać. Czyli jest taki miks w pełni zsynchronizowanych dwóch narzędzi. Coś, co jest odpowiedzią właśnie na taki nauk czytania, gdy fabuła nas wciągnie i tutaj zaczynamy jej słuchać, ale później wracamy do domu, siedzimy na kanapie, chcemy ją poczytać, bo czytam szybciej niż lektor, to to nadrobię, ale później wracam do samochodu i czytam, wiem od którego momentu mogę rozpocząć słuchanie. To jest jakaś formuła pracy nad formą jakby samej książki, ale też praca dotyczy nad formą samego audiobooka, bo audiobooki to mogą być single voice, to mogą być tak zwane audiobooki jednogłosowe, gdzie czyta to jedynie lektor lub aktor. Natomiast mogą to być słowiska wzbogacone efekty dźwiękowe, o muzykę tworzące taki teatr wyobraźni. Jak to mawia reżyser naszych słowisk Krzysztof Czyżot, kino bez obrazka. Których audiobooków jest teraz więcej? Słuchowisk czy tych single voice? Na pewno audiobooków takich pojedynczo-głosowych jest najwięcej ze względu na koszty produkcji. Bo jednak zorganizowanie produkcji w formie superprodukcji nie bez względu ma ten przedrostek, jest to po prostu projekt dużo kosztowniejszy, tak? Natomiast na pewno jest produkt samego audiobooka pojedynczo-głosowego, to nie jest coś gorszego w żadnym wypadku. To jest często tak, że dobry aktor potrafi wcielać się w różne role, potrafi naprawdę wciągnąć fabułę i dać swoją jednoznaczną interpretację danego tekstu. A jakie są kierunki rozwoju waszego portalu? Kierunki rozwoju naszego portalu są z jednej strony krajowe, to znaczy chcemy faktycznie, żeby jak najwięcej książek w formie audiobooków powstawało na rynku, żeby z tymi książkami docierać do użytkowników i faktycznie ludzi zachęcać, mówić im, że nie trzeba znaleźć czasu na audiobook, bo ten czas już mamy, tylko my go marnujemy gdzie indziej. Natomiast drugim kierunkiem rozwoju jest ekspansja zagraniczna. Jako audioteka jesteśmy połączeniem technologii i treści. I treść jest zawsze lokalna, ale technologia może być skalowalna, może być wyniesiona do innych krajów. Od półtorej roku jesteśmy liderami rynku czeskiego, od ponad pół roku pracujemy z naszym serwisem we Francji i w Hiszpanii, od 3 tygodni jesteśmy w Szwecji, od 2 tygodni jesteśmy w Niemczech, więc prowadzimy intensywną ekspansję zagraniczną, próbujemy znaleźć pszczółki w różnych krajach, żeby faktycznie pokazać ludziom z naszym ekosystemem, że audiobooków można słuchać wszędzie i w każdym języku. Gratulacje. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy organizujecie jakieś akcje promujące wasze wydawnictwa? Bo jak rozumiem, wydajecie również swoje audiobooki. My co do zasady nie skupiamy się na działalności wydawniczej. W tym zakresie współpracujemy z wydawcami, aczkolwiek zdarzają się takie przypadki, kiedy pozwalamy sobie wejść w rolę wydawcy, natomiast jest to podyktowane bardzo określonymi okolicznościami. Aktualnie 2 tygodnie temu mieliśmy premierę naszego nowego słuchowiska Święty Chaos. Książki, dla której jesteśmy wydawcą. To jest historia napisana specjalnie dla audioteki przez Cezarego Harasimowicza, który tworząc ją nie skupiał się na ferii kolorów rozlewających się po dolinie w blasku zachodzącego słońca, tylko skupiał się na huku wystrzału, który rozbrzmiewał gdzieś w korytarzach. Czyli pisana jest pod audio z myślą właśnie o tym, że jest audiobookiem. I wtedy, kiedy znajdujemy ludzi, autorów, którzy faktycznie chcą postawić na ten kontekst efektów dźwiękowych, audio, nacisk i tworzyć treści, które naszym zdaniem pasują do tej formy, do audiobooka, to wtedy chętnie podejmujemy się wydawania takich pozycji. Gratulacje ogromne. Proszę mi tylko powiedzieć, w jakich sytuacjach pan najczęściej słucha audiobooka? Ja przede wszystkim słucham audiobooka ja zawsze słucham audiobooka, ale to nie jest tak, że nie czytam też książek, bo książki są właśnie wtedy, kiedy jestem w domu, ale zawsze, kiedy jestem gdzieś poza domem, przemieszczam się, wtedy audiobook jest zawsze ze mną. Prowadząc samochód, będąc na siłowni, ostatnio nawet biegając, to był ostatni przypadek, długo nie mogłem rozpocząć, przejść do audiobooków w trakcie biegania, zawsze słuchałem muzyki, ale ostatnia taki poradnik trochę biznesowy, Siła nawyków, Charlesa Duhiga, stworzona przez nas wspólnie z wydawnictwem PWN. To była książka, która wciągnęła mnie na tyle, że
rozpocząłem wtedy przygodę również z słuchaniem w trakcie biegania i polecam to wszystkim. Dziękuję serdecznie, gratulujemy. Dziękuję bardzo.